Witam towarzysza, z tej strony towarzysz Rafał, więc tak jak mówiłem wczoraj, będę próbował się tutaj dodzwonić do instytucji, które mogą właśnie pomóc tej pani, która potrzebuje pilnie właśnie wypełnić dokument ZUS-u o stanie zdrowia, aby móc wziąć udział w komisji o przedłużenie jej renty. Tak więc zbieram pierwszy numer, to jest numer obsługi telefonicznej ZUS-u. Może tam się uda coś dowiedzieć, dzwonimy. Na www.zus.pl. Wszystkie linie są zajęte. Sprawdź inne numery dostępne na www.zus.pl. Wszystkie linie są zajęte. No i to by było na tyle. Niestety tu się nie dodzwonimy, chociaż jest napisane, że jest infolinia dostępna od poniedziałku do piątku. Dziś jest poniedziałek od 7 do 18. No jest godzina 14 aktualnie, więc tu się nie skontaktujemy. ZUS przez Skype, usługa czasowo niedostępna. Ten sam numer powtórzony, to myślę, że niewiele się tutaj dowiemy. Tak więc spróbujmy zadzwonić do tej przychodni. Ja już tutaj wybiorę numer, bo jest przychodnia we Wrocławiu, właśnie tam są różni specjaliści. Już sprawdzę, czy tutaj coś mamy. Jest. No więc mamy tutaj właśnie tą przychodnię. Kartony kontaktowe. Niewiele, nie ma numeru odpalnego. To się nie dodzwonimy. Sprawdźmy, może skopiujmy to. Nie wyszukajmy w Google. Tak, jest tutaj jakaś strona, wchodzimy. Jest adres. No i co dalej? Gdzie jest numer telefonu? Jednostka już nie funkcjonuje. Dobrze, to może skopiujemy sam adres. Coś nam to pomoże. Jest indywidualna praktyka lekarska lub działalności. Też tutaj niewiele jest na ten temat. To spróbujmy dodzwonić się do szpitala w takim razie. No i będziemy dzwonić. Na sam początek zadzwonimy do Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik, sprawdzam. Po sygnale nagraj wiadomość. No tak więc mamy godzinę 14 w poniedziałek. Telefon Rzecznika Praw Pacjenta nie funkcjonuje. Więc sprawdźmy tutaj, powinien być sekretariat, numer do sekretariatu gdzieś. Zaraz znajdę. O, jest sekretariat, wybieramy numer. Thank you.
Czekamy nadal. Jest. Sprawdziałam do piątku, od 7 do 15, to mamy 14. Po sygnale nagraj wiadomość. W sekretariacie nam nikt w poniedziałek telefonu niestety nie odebrał. Tu jest jeszcze numer do centrali. To spróbujemy na ten numer się dodzwonić. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Sorry. Okej, numer nie istnieje. To już teraz może, że coś pomyliłem. Czyli na numer telefonu się nie dodzwonimy, ponieważ taki numer telefonu nie istnieje. Jest podany na stronie, ale jak widać jest nieaktualny. Spróbujemy na jeszcze inny numer się tutaj dodzwonić. Halo? 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 Tutaj był numer podany, ktoś odebrał, ale się nie odzywał. Dziwna sprawa, może na inny numer spróbujemy się dodzwonić. Tak, widzicie. Jest pandemia, jest sprawa do rozwiązania. Pilna, bo pani może utracić źródło swojego dochodu. Nie wiem, jak to dokończyć, tę całą procedurę. Kolejny numer, izba przyjęcia. Wiadomość. Też nie ma nikogo w izbie przyjęcia. Wiecie, kto jeszcze można zadzwonić w takim razie. Do innych numerów. Może jeszcze raz do Rzecznika Praw Pacjenta. Spróbujemy się dodzwonić. Ta osoba powinna nam pomóc, bo pani się leczy właśnie w tym szpitalu. No to spróbujemy może jeszcze raz do ZUS-u się dodzwonić na infolinię. Centrum telefonicznej próbujemy, no powinniśmy się coś tam dowiedzieć przecież o procedurze. Są zajęte. Sprawdź inne numery dostępne na www.zus.pl. No właśnie. No i to by było na tyle tutaj, drodzy towarzysze, jak widzicie, wczoraj się dodzwoniłem, rzeczywiście przedwczoraj, do jednej osoby, na numer prywatny,
w tej sprawie i właśnie dowiedziałem się, że można wszystko załatwić elektronicznie, żeby ta osoba nie musiała wychodzić z domu, chodzić. Zresztą tam już i tak jest pozamykane, więc niewiele by się dowiedziała. No to tak aktualnie funkcjonuje Polska Służba Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będę próbował dalej oczywiście. Pozdrowienia towarzysze.